Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Electrician Simulator. To jest gra polskiego studia Gaming Factory chyba się nazywa. Nie jestem pewny, który z trzech tutaj zajmuje się konkretnie tworzeniem tej gry. W każdym razie symulator elektryka dopiero co wyszedł z okazji... Zobaczmy, czy jest dostępny po polsku. Jeszcze nie jest. Jest oczywiście w programie wczesnego dostępu. Rzadko kiedy się opłaca inne języki na tym etapie gry tworzyć, więc dodawać, więc dlatego nie ma polskiego ewidentnie. Ale nie szkodzi, damy sobie radę. Gra jest symulatorem elektryka i jak widzicie wygląda znajomo scenografia. Czekajcie. Musimy sprzedawać jakieś przedmioty, zadania. W lewym górnym rogu. Aha, okej, dobra. Tu mamy rzeczy do załatwienia. Tu mamy reputację, czas i pieniądze. Dobra. Okej. Oż kurczę, ale myszka jest czuła. Muszę sobie zmniejszyć. Nie wiem, czy poznajecie, że tak to ujmę to, co się... miejsce, w którym się rozglądamy. Bo wygląda trochę znajomo. Scenografia zapożyczona jest z tego samego źródła, co modele w... Aha, my jesteśmy chyba automatycznie tutaj odwracani. Okej. Okay. Szkoda, że to się znika, bo my to od razu sprzedajemy, widzicie? A powinno być tak, że sobie przekładamy na hałdę. Myślę, że wtedy byłoby bardziej interesująco. Ale okej, okay. Dobra, może nie o to chodzi, nie? W grze. Dobra. Scenografia jest zapożyczona z tego samego źródła, co scenografia do gry Myst Survival. Co jest ciekawe, ta gra jest na Unity, a Myst jest bardzo zdecydowanie na... Unrealu, jak mnie pamięć nie myli, więc wygląda na to, że twórca tej samej scenografii po prostu udostępnia asety tu i tu. Ja nie mam nic przeciwko, jeśli gra jest dobra, to jest mi wszystko jedno, czy asety były wykorzystane w jakimś innej grze, czy nie. Najważniejsze jest to, żeby dobrze się grało, nie? Dobra, chyba posprzątaliśmy, czy jeszcze nie? A nie, jeszcze jeden przedmiot nam został. A, zrobione. Dobra, podejdźmy do laptopa. Aha, okej. Okay. Co tu jest napisane? Przytrzymaj lewy przycisk myszy, żeby... Aha, okej, okay, dobra. I jakie mamy zadanie? Skąd ja mam wiedzieć, jakie ja mam hasło? Aha, tu jest notatka z hasłem. Okej, okay, a jak mogę to podnieść? Aha, muszę przytrzymać przycisk. Dobra. I hasło jest 2489. Dobra. 2489. To mi przypomina historię Kevina Mitnicka, jednego z pierwszych takich najsławniejszych, najgłośniejszych hakerów, który w latach 90., na przełomie lat 80. i 90. Straszne pieniądze ukradł. Właściwie nawet nie same pieniądze, a dostęp do kart kredytowych. Zaraz wam opowiem o nim więcej, tylko zobaczmy, o co tutaj chodzi. Potrzebuję światło... Aha, okej, okay, dobra, czyli wygląda to... dobra. Suggest items, dobra, to... Dodajmy do koszyka... okej. Okay. Dodajmy do koszyka. I co jeszcze? A co? Aha. I co teraz? Aha, i musimy chyba jeszcze kupić to, co mamy zamontować temu panu starszemu, nie? I want to turn the bathroom light on. Zadanie do wykonania. Włączyć bezpiecznik, naprawić przełącznik światła. I sprawdzić, czy działa. Okej, okay, no dobra, to czyli nie muszę nic więcej kupować. Zaczynamy robotę. No i Mitnick pracował jako haker oczywiście. I co jest ciekawe, jego praca nie wcale nie polegała na tym, że większość dnia siedział za komputerem i... Czemu jestem ciągle teleportowany? To jest strasznie dziwne. Nie wiem, czy zauważyliście, że co jakiś czas gra mnie odwraca w taki sposób. Dobra, musimy wyłączyć bezpiecznik na początku. Dobra. Dobra.
A nie, teraz jest włączony. Czy jest wyłączony? Aha, zielone to jest wyłączony, okej. Dobra. I robota mietnika jako hakera polegała na tym, że on bardzo często wchodził do biur na przykład, zatrudniał się na przykład w korporacji, którą chciał, no gdzie się chciał włamać. Mieliśmy światło naprawić, tak? Zatrudniał się w firmie, gdzie chciało się włamać, jako sprzątacz na przykład, nie? I spisywał sobie, gdzie jacy pracownicy pracują. Zaglądał pod klawiatury, szukając właśnie haseł i różnych innych podobnych informacji. Czy... Aha, musimy sprawdzić, czy bezpiecznik jest włączony. Dobra, dobra, okej. I musimy sprawdzić teraz to. Moim zdaniem działa. Obie się zapalają, ale ta się nie zapala. Okej. No i on na przykład potrafił robić taki cyrk, że dowiedział się na przykład, że gdzieś tutaj jest jakiś pracownik na jakimś piętrze pracuje, który ma informacje, które mietnikowi są potrzebne. Zapisywał sobie, gdzie on pracuje, ten pracownik, po czym na przykład spisywał sobie, jak się, wiecie, bo pokoje mają podpisane tabliczki, gdzie kto pracuje, jaki pracownik, nie? I spisywał sobie, jak się nazywa na przykład pracownik działu IT, dzwonił bezpośrednio na biurko, bo spisywał sobie z biurka numer telefonu bezpośrednio na biurko od pracownika, do którego komputera chce się włamać. Podawał się do tego pracownika IT, dzwoniąc do niego bezpośrednio, co już usuwało bardzo dużo podejrzeń i mówił: ej stary, potrzebujemy coś tam zrobić, jakieś prace konserwacyjne, podaj mi swoje hasło. I wtedy jeszcze nie było takiej paranoi jak dzisiaj, nie? I ludzie podawali mu wszystkie hasła, wszystko, miał bezpośredni dostęp do wszystkiego, co chciał. Dobra, nie mogę dojść do tego, co mam zrobić, w jaki sposób. Mamy naprawić to, ale nie wiem jak. O, mam latarkę. Mogę przełączyć. Dobra, pojawia się podpowiedź, mam sprawdzić, czy bezpiecznik jest włączony. No to włączam bezpiecznik. Światła się zapalą albo gaszną, nie? Ale jak mam go... Jak wyłączę bezpiecznik... mam pomysł. Nie wiem, który to jest bezpiecznik. Okej, wszystko jedno. No dobra, a jak mam teraz rozebrać to, żeby sprawdzić, czy to działa? Patrzcie, mamy na górze po prawej jeszcze czas. Okej. Aha, bo ja mam to zrobić. Ha! Weź się domyśl, że z tym jest problem. No dobra, to rozbieramy to. Dobra. I co teraz z tym mam zrobić? Okej. Okay. Aha, śrubka. To wyjmujemy. Gdzie tutaj teraz jeszcze jakieś śrubki są? Chyba nie ma. Dobra. I co teraz? Aha, kabelki. Co? Facet nie ma podłączonych kabelków? No dobra, i gdzie teraz? Nie, wracaj. Aha. Muszę jeszcze... Nie wiem, czy dobrze robię. Odkręcam coś tego za dużo tutaj. Dobra, tu jest podpisane. Coś, czy nie jest podpisane? Nie jest podpisane. Dobra, i teraz to... Tu, to, nie, to do tego, nie, kurczę, no, coś tu, aha, no nie będzie. Okej, teraz już widzę, co robiłem źle, dobra, kręcamy z powrotem, wracaj, dobra. Okej, okay. Czyli generalnie jest to ta sama mechanika, co w grach typu Car Mechanic Simulator na przykład, nie? Dobra, teraz jak zrobić return, enterem? Chciałbym się z tego punktu widzenia, bo tu jest strzałka, nie? Lewo. Ale strzałka w lewo nic nie daje. Backspace, aha, backspace, okej, okay, dobra. Włączmy teraz z powrotem to wszystko. Czyli niepodłączony przełącznik światła był, okej, okay, to była prosta robota. Bardzo mi przypomina ta gra też House Flippera. Chyba nie jest ta sama firma, nie? Dobra, zaliczone. Wracamy do biura. Także to po prostu wynika z tego, że teraz mamy bardzo szczególną modę na te gry.
Ale fajnie, podoba mi się, wiecie, bo przy okazji akurat House Flipper i ten może elektryczny ten symulator elektryka wydają się o tyle interesujące, że przy okazji człowiek może się czegoś nauczyć, jeśli to jest wszystko dobrze zrobione. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś jest niezbyt zaradny w takich robotach, to zainspirowany taką grą może postanowić sobie coś tam w domu naprawiać i wiecie, może się to źle skończyć, więc trzeba uważać. Dobra, zróbmy sobie jeszcze z jedno, dwa zadania. Witam pana, znalazłem starą konsolę w domu dziadka. Chciałem pograć, ale kontroler nie działa. Może mi pan pomóc? Mój tata powiedział mi, że buteria w kontrolerze jest zła. Może pan to naprawić? No dobra, okej. Okay. Dobra. Czyli co? Nie rozumiem. Bo nie... nie... Are these sockets okay? Tak jakby gniazdka chyba tutaj nie pasowały. Dobra, na razie zróbmy tego Joey'ego zadanie. Okej, okay. I jak mam wyjść z maili? Okej, okay. Play it. Dobra, jest accepted. I co teraz? Ty gdzieś coś pisali, że na workbenchu miała być... Aha, tu jest. Dobra. Będziesz potrzebował ulepszenia śrubokrętu do tego. Okej. Okay. Dobra. Mamy szczypczyki, dwa typy śrubokrętów, mały i duży. Czy co to jest? Nie, to jest lutownica. Okej, okay. A to są szczypce. Okej. Okay. No dobra, i co teraz? Tu mamy części jakieś, ale wszystkie są nieznane. Czy da się to jakoś obrócić? A, da się. Okej, okay, dobra. Biorę śrubokręt i pyk, pyk, pyk. Dobra, fajnie, że tutaj trafiają rzeczy, widzicie? Dobra, zdjęte. I co teraz? Jakieś narzędzie. Obudowa zdjęta, dobra. Tu mamy baterię. Musimy teraz odczepić to szczypcami. Dobra, wyjmujemy baterię. I teraz musimy zastąpić baterię, kupi $15, dobra. I gdzie, jak my mamy tą baterię teraz zastąpić? Halo? Patrzcie na USB-C, jest ten. Tu mamy controller battery. Mogę w to kliknąć, ale nie mogę z tym nic zrobić. Tu się tu jest jakiś kosz, nie? I tutaj bateria się pojawiła, ale to jest chyba ta zużyta. Dobra, jak ja mam kliknąć, w co mam kliknąć, żeby... No nie. Coś jest nie tak, nie wiem co. Ups. Okej. Okay. Zupełnie dziadostwo rozebrałem, ale... No dobra, bo... Teraz jakbym chciał... To z powrotem zainstalować, bo pozdejmowałem wszystkie te przedmioty, nie? I jakbym miał to teraz zainstalować z powrotem? Sorry, ale ja jestem strasznie durny. I... Nie mam zielonego pojęcia. Rozebrałem całe urządzenie. Aha, dobra, tu musimy się przełączyć na assembly, na składanie. Ja nie mogę, to jest trochę mało... Aha, czyli nawet nie muszę specjalnie się tutaj wysilać. Bateria założona. Dobra, obudowa teraz, plug-on battery, dobra, pyk, dobra, i teraz tak, bateria, back case, front case, śrubken, po wybraniu odpowiedniego narzędzia i złożona. Dobra, przetestujmy urządzenie, status good, haha, zrobione. Dobra, jeszcze jedno zadanie mamy, od razu sobie zróbmy.
Pani Nuru ma problem. Dzień dobry, jestem nowa w mieście. Nie miałem szansy się jeszcze rozpakować, ale już mam problem. Mam wiele gniazdek w tym domu, ale wiele z nich nie działa. Nie mogę oglądać telewizji, nie mogę włączyć lampy w pokoju. To by wyjaśniało, czemu dom taki tani był. Napraw gniazdko, napraw drugie gniazdko i kolejne gniazdko. Włącz telewizor, włącz lampę, włącz... Dobra, lecimy. Sugerowane przedmioty, no chyba mamy już, ale niech będzie. Dobra, okej. Okay. Trzy śrubokręty teraz mam, okej. Okay. No, przynajmniej loading screeny są w tej grze fajne, szybkie. Okej, okay, typowe amerykańskie przedmieście. Okej. Zacznijmy od gniazdka tutaj. Właśnie, tylko mieliśmy prąd wyłączyć. Gdzie tu się prąd wyłącza? Tutaj. Okej. Tutaj. Dobra. Patrzę, gdzie są jeszcze jakieś inne gniazdka, ale na szczęście chyba nie ma ich za dużo. Nie. Dobra, zacznijmy od tego. Także teraz już wiemy, jak to się robi, więc idzie szybko. Aha, tylko to jest tutaj jest dodatkowa trudność, bo mamy jeszcze trzy kabelki. Dobra. I tak. Okej, nie mam zielonego pojęcia, czym one od siebie się różnią. Tam chyba było w tutorialu nawet napisane, nie? Ja po prostu jestem taki geniusz, że nie czytam takich rzeczy. Ale na szczęście gra nas informuje. Dobra. Gdzie i co, jak podpiąć. Dobra. Pyk. Dobra. Założone. I pyk. 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 Dobra. I jakbym chciał teraz z tego, to backspace'em. Okej. Okay. A, nie sprawdzimy teraz póki co. Tu jest kolejne gniazdko. Też musimy je naprawić? Tak. Dobra, teraz mamy już zrobione to i to. Musimy jeszcze zrobić jedno gniazdko. Tu jest zamknięte. O! Okej. I co już? A, zadziałało. Okej, dobra. Czyli chodzi pewnie o tą lampę tutaj. Dobra, czyli to samo co poprzednio. Zauważyłem, że bo powtórzyłem sobie tutorial. Czekajcie. O. I w tutorialu było napisane, jak są opisane są te linie tutaj. Bo zastanawiam, jak cały czas kwestia bezpieczeństwa w tej grze. Co będzie, jeśli ktoś zainspirowany taką grą postanowi zrobić sobie jakieś tego typu naprawy i zrobi sobie krzywdę, nie? A potem pójdzie do sądu. W The Long Dark na przykład autorzy przed uruchomieniem gry piszą, że ta gra reprezentuje nieprawdziwe zachowania zwierząt i że nie zaleca się umiejętności pozyskanych w grze testować w rzeczywistości, nie? Że zachowanie wilków i innych niedźwiedzi jest inne i że możesz nie przeżyć konfrontacji. Dobra, zadanie wykonane, bardzo fajnie. Także chyba sobie damy radę, zobaczymy, jaka przyszłość nas czeka. Mam nadzieję, że przez resztę gry nie będzie wyłącznie wymiany gniazdek, tylko również będziemy mogli zająć się jakąś poważniejszą robotą, nie wiem, ciąganie kabli i tak dalej. Dobra, mamy nowe zadania, widzę, że już powiadomienie się pojawiło. Mamy miłośniczkę kwiatów, której przestały działać lampy i musimy je podłączyć, dobra. A tutaj mamy sensor w łazience. Okej, okay, dobra, zróbmy na porządku ten sensor, bo to jest chyba podobnie jak ten kontroler. Dobra. Okej, dobra. Otwórzmy te rzeczy. Wszystkie. Moja praktyka z tego typu urządzeniami jest raczej nieduża, ale pewną mam. I powiem wam, że nigdy nie widziałem tak łatwego do rozebrania urządzenia. Zazwyczaj jeszcze są zatrzaski i jakieś różne inne elementy, które tylko utrudniają życie. Dobra.
Pyk, pyk. To? Aha, tu jeszcze jest przekręcone, dobra. Dobra. Urządzenie rozebrane i widzę, że tutaj mamy battery socket. Do wymiany jest, dobra. Tutaj mamy screen plate. Mamy replace, $300. O kurczę, ale możemy naprawić. Okej. Okay. No dobra, to zobaczmy. To jest dobre, to też jest dobre. O, wyświetlacz jest zepsuty. Kondensator jest dobry. Wiecie co, to mi zaczyna o, złącze jest zepsute. Zaczyna mi to przypominać to, co robi dekompozytor na swoim kanale. Bardzo wam polecam ten kanał. To jest, niestety dekompozytor ma bardzo małą liczbę wyświetleń jak na tak fajną rzecz, którą on robi. Dekompozytor jest facetem, który jest świetnie obeznany w elektronice i on robi niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o naprawy urządzeń. Widzowie mu przysyłają swoje sprzęty, jakieś stare radia, telewizory i tak dalej, i on to wszystko wymienia, naprawia i ma ogromną wiedzę. Jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, jak dobrze sobie z tym wszystkim radzi. I jest samoukiem, to jest najbardziej niesamowite dla mnie, nie? Że to nie jest człowiek, który skończył jakieś tam szkoły i nie pracuje w zawodzie też elektronika, tylko sam sobie dłubie, bo go to po prostu fascynuje. I naprawia właśnie konsole stare, jakieś telewizory. Ostatnio dużą serię o Xboxach zrobił, bardzo mi się podobały. 360 oczywiście Xboxach. Dobra, wygląda to, że to się chyba udało naprawić. Co teraz? Aha, return. Dobra, i jeszcze mamy uszkodzony sensor. Możemy go naprawić. A czekajcie, bo chciałem coś zobaczyć. Wymiana kosztuje $300, a jeśli go naprawimy, to będziemy musieli zapłacić dużo mniej. Dobra. Okej, okay, czyli mamy trzy elementy do wymiany. Ten. Tutaj pyk, pyk, pyk i pyk. Zobaczcie, jednym takim glutem wszystkie nóżki tego chipu są scalone. To trochę raczej nie pomaga na przewodnictwo, nie? Dobra, musimy użyć tutaj tego. Tak, $2, $7, $3, czyli $12 kosztowała wymiana tych elementów poszczególnych, a wymiana całej tej części kosztowałaby $300. No tak, to sprawia, że rzeczywiście opłaca się to zrobić w ten sposób. No dobra, chyba zrobione, jest już good status, także teraz przełączmy się na assembly i składamy. Pyk. Jest w tym coś bardzo satysfakcjonującego, powiem wam. W ogóle jestem zafascynowany tym, jak popularne są teraz gry komputerowe, w których robimy symulator prawdziwego zawodu, nie? Mamy symulator remontów domów, symulatory mechaników różnego typu, śmieciarzy i cała masa różnych innych podobnych rzeczy. I zastanawiam się, co sprawia, że ludziom lepiej się te rzeczy robi w grze wirtualnej niż w rzeczywistości. No dobra. W sumie w grze, jak się nad tym zastanowić, to mamy satysfakcję w formie różnych statystyk, nie? I też człowiek się mniej zmęczy. To na pewno też jest zaleta. Dobra, zobaczmy, co dalej mamy. Tutaj miłośniczka kwiatów. Będziemy potrzebowali kabli. Okej, weźmy te kable. I czy ja je kupiłem? Chyba nie kupiłem tych kabli z tego wszystkiego. Dobra, tak, buy all. Okej. Okay. Mamy kable, mamy śrubokręt nasz zaufany i jedziemy na robotę. Okej. Okay. Ale zimno. Na szczęście mamy latarkę. O, podoba mi się, bo zazwyczaj, nie wiem czy zauważyliście, ale w wielu grach latarka jest na stałe zafiksowana na środek ekranu. A tutaj mamy taki fajny lag w poruszaniu się tej latarki i to sprawia, że to jest bardziej organiczne zdecydowanie. Okej. Okay. A musimy poszukać klucza. Aha, okej. Okej. Połączenie kabli tutorial. Okej, okay. Pamiętaj za każdym razem, gdy pracujesz z elektrycznymi rzeczami, wyłączaj w pierwszej kolejności bezpieczniki. Nie chcesz się usmażyć. Okej, okay. I możemy układać kable po ścianach. Okej. Okay. Zwracaj uwagę na te ikony, dobra. A póki to, jak to działa?
Aha, nie jest podłączony w ogóle. Tak jak ta dziewczyna do tej pory te kwiaty tutaj trzymała. Wyłączmy to. Aha, okej. Okay. A, i tu możemy sobie w ten sposób to poprowadzić. To jest całkiem fajne. Dobra. I jak teraz... Nie. No i zobaczmy, co teraz. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, teraz widzimy, jak są kable podłączone, w jaki sposób. Dobre, podoba mi się. Czyli musimy teraz podłączyć... Ups. Ach, dobra. Stąd tutaj. Dobra, i zróbmy test. Dobra, U. Muszę trzymać kabel w ręku i wtedy jak cisnę U, to się pojawiają te mróweczki. Dobra, tylko stąd nie ma wyjścia tutaj. Ale ten przełącznik, zobaczcie, ma... Aha, dobra. To zróbmy tak. Jakoś, czy te kable mogą się krzyżować? Co jest? Aha, nie może być zbyt długie. Dobra, i teraz... Dobra, wszystkie kable podłączone. Dobra. Aha, prawy przełącznik przełącza się prawym klawiszem myszy. Tak śmiesznie to wymyślili. Dobra, dobra. No, zadanie wykonane. Tylko głupio, że wyjąłem ten kwiatek. Ja bym chciał go zwrócić, ale nie mogę. Dobra, wezmę na pamiątkę. Wracamy do biura w takim razie, moi drodzy. Bardzo sympatyczna gra. Fajnie ze wszystkich tych symulatorów budowania, nie wiem, sprzątania, remontów, naprawiania i tak dalej, to ta mi się bardzo podoba, powiem szczerze. Może dlatego, że zawsze pasjonowało mnie takie rzeczy jak właśnie majsterkowanie i elektronika i podobne rzeczy. I teraz przy okazji właśnie to realizuje tą moją fascynację. Okej. Okay. Poszedłem wczoraj do garażu i zobaczyłem czerwone światło awaryjne. Wydaje mi się, że coś stało się z przewodami podłączającymi światło, bo czy możesz to naprawić? Dobra. I sugerowane te. By all. Tak. Czyli wygląda to, że zadanie bardzo podobne do tego poprzedniego. Mhm. Mhm. Dobra, światło. Okej. Okay. Obstacles. Dobra. Kable nie podłączone. Dobra, to podłączmy na początek kabelki. Zobaczymy, co się stanie. A, i właśnie. Aha. Dobra. Czyli teoretycznie możemy stąd pociągnąć kabel tutaj. Dobra. I z tego gniazdka idzie tu. Mhm. Dobra. Zobaczmy, czy to teraz zadziała. Okej. Okay. I włączyć radio. Aha, tylko radio jeszcze trzeba by do czegoś podłączyć. Gdzie to jest jakieś gniazdko? Halo? A, tu jest. O, radio nie działa. Czemu nie działa radio? Może dlatego, że gniazdko nie jest podłączone. Jak to mówią, podłączone działa lepiej, nie? Dobra, to musimy jeszcze tą przeszkodę pokonać. Czy ja mogę? Aha, mogę. Nie mogę. Aha, dobra, skasowałem kabel.
Czyli ten out mogę podłączyć tylko w ten sposób. Dobra, a do czego mogę podłączyć w takim razie? Bo jeśli ten out teraz kliknę, to nie będę mógł do tego gniazdka. O co mi chodzi, że żeby to podłączyć to gniazdko, musiałbym skądś prąd podebrać, nie? Na przykład z przełącznika, co jest trochę not cool. Nie powinno być tak, powinno być... Ale dobra, w zasadzie zadanie każe nam tylko sprawić, żeby radio zadziałało. Nie jest napisane w jaki sposób, nie? Więc podbierzemy po prostu z lampy. A, nie mogę. Hej! Dobra, czyli musimy znaleźć jakiś inny sposób. Mogę po podłodze prowadzić kable? O, można! Ha, jestem pewny, że to chyba jest wbrew sztuce. Chyba, że te kable są pod podłogą albo wewnątrz podłogi. To wtedy ma to sens. Dobra. I radio? Zaliczone. Dobra. Głupio, bo przez to... Aha, bezpośrednio z bezpiecznika. Dobra, to z bezpiecznika to jeszcze ma to sens. Czyli nie głupio. Upewnij się, że przełącznik działa. Dobra. Co? Jaki no cable connected? Aha. To trochę utrudnia robotę. Dobra, coś... Coś jest nie tak. Podłączmy się tą lampą do tej, żeby można było tą czerwoną osobno włączać i wyłączać. Mhm. Dobra. Coś nadal jest nie tak. Dobra. Okej, udało mi się to podłączyć, zaraz wam pokażę w jaki sposób. Jedynym rozwiązaniem było podłączyć do tego przełącznika gniazdko od radia z jakiegoś powodu. Kompletnie tego nie rozumiem, ale z drugiej strony w USA chyba to jest normalne, że się tak robi, że gniazdka elektryczne są podłączane do przełączników, żeby, wiecie, że jeśli tu podłączymy sobie lampkę, nie, nocną, to wtedy tym przełącznikiem będziemy mogli ją zapalać i gasić. No dobra, bardzo, bardzo dziwne, ale okej, do wykombinowania. A wykombinowałem to w ten sposób, że podłączyłem tutaj wszystko, co się dało, w jakiś sposób różny, a potem stąd wziąłem kabel i po prostu zobaczyłem, gdzie się podświetla out. I jedynie tu się podświetlał i dlatego to podłączyłem. Dobra, wygląda na to, że to chyba wszystko, możemy wracać. Udało się. Dobra, wiecie, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek, ale jestem zaskoczony, jak ta gra mi się podoba, jak dobrze mi się w to gra. Jeśli będzie odpowiednio dużo łapków w górę i wyświetleń, to możliwe, że zrobimy sobie kolejny odcinek albo kilka, zobaczymy, bo fajnie się w to gra, bardzo sympatyczne to jest. Aha, dobra. Czyli to jest tylko demo, to nawet nie jest pełna wersja, czyli nie będzie więcej odcinków. Ale będą, jeśli się okaże, że wyjdzie już gra i dostanę kluczek. A mimo wszystko bardzo dziękuję twórcom za podesłanie, bo bardzo fajnie się w to grało. Bardzo dziękuję za waszą uwagę, pamiętajcie, łapkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.